Warszawie na ulicy Pięknej. Mam siostrę bliźniaczkę, brata starszego. Mamy tatę. Była to o tyle specjalna rodzina, że mama była gojką, ale była bardzo oddana sprawie żydowskiej, znacznie bardziej niż tata, który w gruncie rzeczy bał się wszystkiego i wcale by się nie przyznał do tego, że jest Żydem, gdyby nie mama, która walczyła o to, żebyśmy byli tego świadomi. Była wychowana w Tomaszowie Lubelskim wśród biedoty żydowskiej i temat nie był jej obcy. Nie też bez powodu, jej siostra wyszła za Żyda, a brat wyszedł za Żydówkę. Także rodzina się zażydziła. Tobie wolno używać takiego słowa. Wam nie. To było bardzo dużym szczęściem dla nas, takie mam w tej chwili z perspektywy czasu wrażenie, że mama nie dała ojcu jakoś uciec od tego, a miał ku temu wszelkie powody i możliwości, bo aparycję miał aryjską, też dlatego przeżył w Polsce wojnę. Zmienił nazwisko w czasie wojny, dostał kartę z innym nazwiskiem i już przy tym nazwisku został. Poza tym cała jego rodzina zginęła, więc nie musiał się odwoływać żadnych wujków, ciotek pochodzenia żydowskiego. Także naprawdę mógł zaistnieć jako nowonarodzony Polak. I może by tak się stało, gdyby nie mama. Także to jest nieprawdopodobne, bo dla mamy to było bardzo istotne, żebyśmy jeździli na żydowskie kolonie, żebyśmy wiedzieli, czym to się w ogóle je. Chodziliśmy pod pomnik getta na uroczystości. Ojciec nigdy nie był z nami, nigdy nie partycypował w jakichkolwiek uroczystościach związanych z rocznicami żydowskimi. To tyle o rodzinie. Jak? I właściwie powiedziałeś, że przede wszystkim mama, i to jest paradoksalne, kształtowała waszą taką żydowską tożsamość. Tak, ale to właściwie to takim podstawowym powodem, dla którego myśmy tak przylgnęli do tego i tak nam to odpowiadało, były kolonie żydowskie. I to oczywiście, że to było też założenie kolonii żydowskich, żeby jakoś propagować i uczyć tych takich podstawowych żydowskich historii, spraw. Także te kolonie tam w jakiś sposób byliśmy indoktrynowani, śpiewając żydowskie piosenki, obchodząc wszelkiego rodzaju uroczystości. No ale jak się było na kolonii, to potem się chciało z tymi ludźmi spotykać, a miejscem spotkań był TSKŻ, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, które znajdowało się na Nowogrodzkiej. Więc tam się chodziło. Chodziło się też dlatego, że były świetne potencówki, na które bardzo dużo też Polaków przychodziło. No i myśmy się tam spotykali. To już było takie zaklepane zawsze w niedzielę wieczorem. Od godziny 5 czy 6 była zabawa ze świetnymi płytami, które dostawaliśmy z zagranicy. No i tak się wychowałam właśnie w takiej wielkiej przyjaźni i sympatii dla tych ludzi, z którymi mnie bardzo dużo łączyło, bo mieliśmy taki wspólny mianownik, bo niby się w szkole na przykład, bo to jest to drugie towarzystwo, to żydowskie z tych kolonii TSKŻ-u, ale oprócz tego ja tutaj się wychowałam, chodziłam do szkoły na Latawcu, a potem do gimnazjum Gottwalda XIV i tam było bardzo dużo Żydów. Nie to, żebyśmy się specjalnie szukali i wydawało nam się, że my musimy być sobą, ale coś nas łączyło. I mieliśmy wszyscy takie trochę podobne historie, nie było dalszych rodzin, nie obchodziło się świąt. Jakieś takie małe sygnały były,
dawane bezwiednie, które powodowały, że dobrze się czuliśmy w tymże towarzystwie i w domach u tych ludzi. Ci rodzice byli jacyś tacy cieplejsi i bardziej wyrozumiali. Ale na kolonie żydowskie organizowane przez TSK Żyd, a finansowane przez Joint, w Polsce jeździła też młodzież niezasymilowanych rodzin żydowskich, która pochodziła oczywiście z Dolnego Śląska, no, czy z Łodzi. Czy była różnica między wami? Jaka? Była. Znaczy było tak, polska grupa żydowska, warszawska grupa żydowska była inna niż cała reszta. I na tych koloniach to się czuło, Ale oprócz, bo z prowincji przyjeżdżali tacy zadeklarowani Żydzi, gdzie w domu się mówiło po żydowsku, chodzili do szkół żydowskich. Natomiast w Warszawie, do Warszawy przyjechali ci, którzy Żydzi, którzy chcieli robić administracyjne kariery i którzy z zasady nie chcieli wysyłać dzieci na kolonie. Więc była też grupa polskich Żydów, warszawskich Żydów, którzy nie mieli nic wspólnego z TSK Żydem i z koloniami. Takich właśnie spotkałam w szkole, jednej i drugiej. Ale między nami no, była różnica i tę różnicę na przykład bardzo wyraźnie widziałam, jak wymigrowałam z Polski, to do Danii przyjechało bardzo dużo emigracji z małych miasteczek. Warszawa wyjechała przede wszystkim do Sztokholmu, do Szwecji, ale do Sztokholmu. Natomiast do Danii przyjechało dużo Żydów z prowincji. I wtedy widzieliśmy nieprawdopodobną różnicę między tymi Żydami, których ja znałam z Warszawy, i tymi, którzy przyjechali, którzy źle mówili po polsku, którzy byli niewykształceni, jakichś szewców, jakichś kaletników, no zupełnie inny świat. Czyli takie środowisko, które było głównie na Dolnym Śląsku, tak, w Szczecinie i w Łodzi. Tak. Tam, gdzie były szkoły żydowskie głównie. Tak. A chciałam cię jeszcze zapytać o rzecz niezwykle ważną, mianowicie jaką miałaś świadomość jako uczennica polskiej szkoły z polskim programem dotyczącą Holokaustu? Elementy wiedzy o Holokauście, co prawda bardzo propagandowe, ale jednak były przemycane w polskiej szkole, w medalionach na języku polskim, na przykład na historii tego było niewiele. Czy miałaś jakąś wiedzę? Czy to cię w ogóle interesowało? Nie, nie interesowało mnie. Interesowało mnie o tyle, że wiedziałam, że jest rocznica getta i że zginęło 6 milionów Żydów. I wśród nich cała duża rodzina mego taty. No właśnie, a czy prowadziłeś z ojcem rozmowy na ten temat? Czy ojciec... Prawie nie. Ojciec nie chciał opowiadać? O tym się nie mówiło. To było tabu i to we wszystkich prawie. Teraz jak rozmawiam z tymi moimi znajomymi, to mówią to samo. Jaka szkoda, że nie zdołałam zadać pytań. Nie pytało się, ponieważ się czuło, że oni nie chcą o tym mówić. Odrzucili całkowicie ten temat. Tylko to ciągle jakoś tam wychodziło, to się znalazła jakaś rodzina, która wyjechała przed wojną do Francji. No to wielkie przeżycie, ktoś przeżył. Mieliśmy wuja Salomona, który przed wojną wyjechał studiować do Francji i już nie wrócił, w 1937 roku już nie wrócił do Polski. Pojechał gdzieś przez Chiny, Japonię, wylądował w Panamie. No to jak ma się takiego wuja Salomona, no to też się wie, że no, jakieś to życie. I kontakty były inne niż przeciętnego Polaka. To co tak naprawdę kształtowało twoją, jeśli tak można powiedzieć, żydowską tożsamość? Jaki miałeś stosunek na przykład do jidysz, bo wiedziałeś, że... Nie miałam, tata znał jidysz. Jak przyjeżdżali goście zagranicy, to był wspólny język. Na przykład przyjeżdżali jakaś daleka rodzina czy znajomi i oni bardzo źle mówili po polsku, twierdząc, że zapomnieli, a prawda była taka, że oni nigdy tego języka nie znali dobrze, bo ja w końcu mieszkam 40, prawie 5 lat za granicą i tak się łatwo nie zapomina tego języka. No ale łatwiej było powiedzieć, że zapomniałem, niż po prostu nie znałem, bo się wychowali w żydowskich środowiskach, gdzie się mówiło po żydowsku. Ale to jest takie bardzo specyficzne, to nasze żydostwo polskie, bo to jest tak jakiś sentyment, jakaś wspólnota, jakaś... Nie potrafię tego określić, bo to jest bardzo specjalne i to jest nawet trudne do wytłumaczenia
prawdziwym Żydom w Europie, bo to ani kultury, ani tradycji, ani języka, no to co? Ale tak jak ja mówię, to jest to, że gdybyśmy żyli w czasie wojny, to byśmy wszyscy poszli z dymem. I to mnie wystarczy, ta świadomość przynależności mnie wystarczy i ja się z tym identyfikuję. To jestem ja, to są moi przyjaciele, to są ci, którzy wyjechali i ci, którzy zostali też. Jest dużo bardzo ludzi, która nie chciała wyjechać z różnych powodów i też ma taką świadomość, bo można być i Żydem, i Polakiem. Kto powiedział, że trzeba mieć jedną ojczyznę? Także no jest to taki pomieszanie z poplątaniem. A wtedy, jak twoje rodzeństwo podchodziło do kwestii tożsamości żydowskiej? To było, tutaj nie było problemu. Myśmy mieli więcej tak samo i odczuwali tak samo. Myśmy wychowani, to chyba z tego wynika, ale niekoniecznie, bo różnie było w rodzeństwach. Ale u nas nie było absolutnie dyskusji na ten temat i właściwie takim motorem do wyjazdu był mój brat bezpośrednio, który po zrobieniu tylko absolutorium na biologii w Warszawie wiedział, że musi zapłacić 55 tysięcy za studia, których nie miał. I tak wymyślił, że najlepiej byłoby, gdyby on wyjechał po absolutorium, a zrobił już dyplom za granicą, wtedy nie będzie płacił za te studia. I wtedy była podjęta decyzja, albo jedziemy wszyscy, albo nikt. No chyba ojciec najmniejszą ochotę miał jechać. Mama, w ogóle nie było dyskusji, jedziemy, to nie ma co. Tym bardziej, że u nas w domu nie mówiło się nigdy o wyjeździe, ale jak ja poznałam swego późniejszego męża, Janka Leca, to on mi od razu powiedział, ale ja zrobię dyplom, ja z Polski wyjeżdżam. To było jeszcze przed marcem. I ja pamiętam, że ja poszłam taka zmartwiona do ojca i powiedziałam, ale wiesz, Janek chce wyjechać z Polski. I była taka cisza, on nie wiedział, co mi ma na to odpowiedzieć. Ta odpowiedź przyszła za kilka lat. Także podjęta została decyzja, że wyjeżdżamy do Izraela. Wtedy jeszcze nie było możliwości wyjazdu do Szwecji ani Danii. Także właściwie był ten Izrael. No i wtedy właśnie ja mówię, panny Karpińskie poszły się oświadczać, bo rodzice powiedzieli, okej, chcę zostać, bo Janek jeszcze studiów nie skończył, jeszcze raz, ale musisz to jakoś zlegalizować, nie może zostać jako kto. No więc i to samo było z moją siostrą, która chodziła przez 4 lata całą szkołę z kolegą, chłopakiem, i którego w marcu posadzili. On siedział pół roku i jak on wyszedł z więzienia, wtedy moja siostra poszła mu się oświadczyć. I on zgłupiał zupełnie, on był zupełnie zgubiony i powiedział nie. Mimo, że 4 lata z sobą chodzili. Ja tylko byłam z Jankiem 1,5 roku i wcale nie byłam pewna, że powie tak. Ale powiedział tak. I to był taki ślub, jeden z tych pierwszych ślubów emigracyjnych, gdzie ludzie, młodzi ludzie, ja miałam 20 lat, jak wychodziłam za mąż, stanowczo za wcześnie, włączyli się w pary, żeby móc wyjechać. Było to po prostu praktyczne. Dobrze, wróćmy do atmosfery marca. Gdybyś spróbowała opisać tę atmosferę w Warszawie, ale też na studiach, na ZGW, tak. Akurat to nie było to miejsce, gdzie się dużo działo, aczkolwiek też były wiece. Co pamiętasz? Tak. To pamiętam i nawet pamiętam, był wiec jakiś bardzo duży. I tutaj ja byłam straszna. Strach mi obleciał, bo jak chciałam, bo tam się wpisywało postulaty różnego typu i nikomu nie wpadło do głowy, żeby jednak przeciwstawić się temu antysemityzmowi, który już był nagłośniony. I nie miałam odwagi wstać się, podnieść rękę i głośno przy wszystkich powiedzieć. Uważam, że to powinno być jednym z postulatów. Tylko cicho podeszłam. Oni to wpisali oczywiście, ale sam fakt, że ja
nie miałam na tyle odwagi, no to chyba niedobrze ani o mnie świadczy, ani o całej reszcie. No i podjęliście w zasadzie... No a moja siostra i brat studiowali na uniwersytecie i oni to przeżyli bardzo. Pamiętam, że przyszłam 8 marca do domu i moja siostra Elżbieta siedziała i płakała. Płakała i opowiadała, jak walili pałami, jak jakąś dziewczynę w ciąży walili po brzuchu. No i było naprawdę przerażenie. Wyjazd. Postanowiliście wyjechać. Jak to się odbywało? Postanowiliśmy wyjechać, czyli postanowiła moja rodzina beze mnie. Ponieważ Jankowi brakowało pół roku do skończenia dyplomu, on studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i miał pieniądze, żeby zapłacić te 55 tysięcy za studia. W związku z tym myśmy zostali... No właśnie, może powiedz skąd te pieniądze, może coś bliżej o rodzinie Janka, twojego męża, przyszłego. Janka, ojciec był pisarzem polskim, Stanisław Jerzylec, znany z Myśli Nieuczesanych przede wszystkim. Wtedy on zaczynał robić dużą karierę na Zachodzie i wydawane były jego książki przede wszystkim w Niemczech, ale w wielu innych państwach Europy i w Stanach też. I przychodziły tantiemy, przychodziły pieniądze, które w tę stronę jak szły, były bardzo dużymi pieniędzmi. I to szło na konto ZAIKS-u. I po prostu, a ojciec umarł w 66 roku. W ogóle nie przeżył. Jerzylec. Tak. Także on w ogóle nie przeżył marca, na szczęście. I te pieniądze były po prostu, i wiedział Janek, że ma z czego zapłacić za studia. I myśmy zostali. No to był strasznie smutny rozstanie. Moja rodzina, głos mi się rani. Nie przewidziałam tego. Moja rodzina wyjechała, zostawiając tutaj mojej mamy rodzinę. I oni wiedzieli, że najprawdopodobniej nigdy się nie zobaczą. I się nie zobaczyli. Bo to była właśnie ta różnica, że jak myśmy wyjeżdżali, to z myślą, że już nigdy do Polski nie przyjedziemy. No i oni pojechali, myśmy zostali, Janek zrobił dyplom i myśmy właściwie mieli jechać do Izraela. Takie było założenie. Myśmy już siedzieli na walizkach, gdy Dania otworzyła granice dla Żydów polskich. Najpierw była to Szwecja, ale Szwecja nie przyjmowała wszystkich. Szwecja sobie wybierała. W gruncie rzeczy wszyscy dojechali ci, co chcieli, ale to było już trudniejsze. Trzeba było mieć jakieś poparcie, jakieś protekcje od pana Goldschmidta, który był w parlamencie, Żyd z Polski, który wiele lat temu wyjechał do Szwecji. A Dania przyjmowała wszystkich, absolutnie wszystkich. Nie było to, że tylko młodych czy wykształconych i dlatego tyle ludzi przyjechało z prowincji. No i wtedy ktoś tam do nas powiedział, słuchaj, dlaczego jedziecie do Izraela? Do Izraela zawsze możecie pojechać, ale z Izraela będzie już wam trudniej. Spróbujcie pojechać do Danii, bo tam była grupa architektów, która się wybierała na jakieś stypendia do Danii i mówią do Janka, jedź do Danii pierwszy, założymy mocną polską grupę architektów. No i myśmy tak właściwie dlaczego nie? I w ostatniej chwili zdecydowaliśmy się przyjechać do Danii. I faktycznie z Danii zawsze można wyjechać, było dalej do Izraela, a odwrotnie nie. Z tym, że to nie jest takie proste, to nie to, że nawet jak nie zawsze byliśmy zachwyceni tym pobytem w Danii, to jednak podjąć od początku decyzję zmiany państwa, języka. Ja to bardzo ciężko przeżyłam. Językowo, mentalnie i dla mnie od początku zaczynać w nowym państwie to było
to było za ciężkie. Ja skończyłam studia w Danii, Janek poszedł do pracy jako architekt bardzo szybko i mieliśmy w ogóle, i tu trzeba powiedzieć, Dania była fantastyczna, jeśli chodzi o pomoc. Myśmy dostali wszystko, co było nam potrzebne. Studiowaliśmy za darmo. Jak przyjechaliśmy, większość Żydów mieszkała na statku, który był przy porcie. Tak, w środku Kopenhagi, i myśmy taki bardzo ekskluzywny statek, i myśmy tam wszyscy na początku mieszkali. Wszyscy może nie, ale bardzo nas było dużo. To było fajne, dlatego że myśmy się czuli obco, nam było źle, tęskniliśmy, no to tak byliśmy z sobą na początku. No potem to się, te drogi rozeszły, każdy poszedł w swoją stronę. Ale pomoc mieliśmy nieprawdopodobną, ekonomiczną. My, żeby powiedzieć wymiar tej pomocy, myśmy dostawali jakąś stawkę dzienną na zakup jedzenia, ubrania, to ja z Jankiem po półtora miesiąca z tej stawki zaoszczędziliśmy, żeby pojechać na tydzień do Paryża z hotelem. Wtedy były bardzo tanie czartery, to inna sprawa, ale wszystko jedno. A po trzech miesiącach, myśmy wyjechali w lipcu, 5 tygodni byliśmy w Wiedniu i potem we wrześniu byliśmy już w Danii. A po 3 miesiącach, czyli na Boże Narodzenie i Nowy Rok, myśmy z uzbieranych pieniędzy wyjechali do Izraela, zobaczyć się z rodziną. I to było niesamowite przeżycie, bo cały właściwie samolot był wypełniony emigrantami z Polski, z Danii, którzy jechali do Izraela na święta i Nowy Rok. I Janka mama, która mieszkała w Izraelu od 51 roku, mówi, to jest nieprawdopodobne, że wy po 3 miesiącach pobytu na Zachodzie, jeszcze bez pracy właściwie, jako migranci, jako biedni migranci, byliście w stanie zaoszczędzić pieniądze na wyjazd do Izraela, podczas gdy ja mieszkam tutaj już 20 parę lat, a może więcej, nie liczę w tej chwili, i nie było mnie stać, żeby się spotkać z Jankiem gdzieś w Europie, bo to było bardzo drogie. Z tym, że wtedy podróże z Izraela były wyjątkowo opodatkowane i rzeczywiście dla nich wyjazd do Europy był bardzo, bardzo drogą imprezą, znacznie droższą niż dla nas wyjazd tam. A jak rodzice się zaklimatyzowali? Wy byliście młodzi rodzice, no, dobiegali 60. Tak. Ja w ogóle, ja teraz z perspektywy czasu uważam, że oni nie powinni wyjechać. Że oni powinni przeczekać ten okres. Zresztą ojciec powiedział w Izraelu, trzeba było nie słuchać radia, nie oglądać telewizji, nie czytać gazet, przeczekać to. No ale tak się nie stało i pojechali. A z drugiej strony to tak łatwo z perspektywy czasu mówić, że trzeba było. Ale wtedy ja pamiętam, że strach ich ogarnął, jak zostało powiedziane, że Żydzi są piątą kolumną. I wtedy już nie wiadomo, jak by się mogło potoczyć to wszystko, bo prawdą jest też to, że myśmy wtedy właściwie po marcu byli wyjęci spod prawa. Ona się nikt nie martwił. Właściwie nie było w ogóle jakiejś opozycji skierowanej w tym kierunku. Potem się oczywiście okazało, bo jak miała być, jak to było dławione wszędzie i od razu. Ale tak naprawdę to można było bić głową w mur i nigdzie nie można było się przebić. Ja miałam kolegę, który, to nawet było przed marcem jeszcze, który przez przypadek, myśląc, że to była taksówka, zaczepił milicyjny wóz i oni się zatrzymali i tacy oburzeni, że on śmiał zatrzymać ten milicyjny wóz, kazali mu się wylegitymizować. A on miał tylko przy sobie legitymację TSKŻ-u, na nieszczęście. W tym momencie jego wzięli do
tej suki, zawieźli na izbę wytrzeźwień, przyczepili do rękoma i nogami do jakiegoś tam stołu i potem tylko go przewozili z miejsca na miejsce i rzucali tę legitymację. Nikt nie ma, kto to jest nieważne. To jest taki jeden, który tutaj jest członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. No więc i nie było się gdzie odwoływać i potem go po dwóch czy trzech dniach wypuścili, ale no nie było, sprawa zakończona. Nie było żadnych instancji, które by się za nim. A wróćmy do wyjazdu. Jak to się technicznie odbywało? Jak się pakowaliście? Jak wyjeżdżaliście? No więc te nędzne meble, to wszystko nie w ogóle powinni to zostawić w Polsce i tego nie robić. Ten cały lift, taki specjalny, skrzynia, gdzie się wkładało meble i one jechały przez pół roku do Hajfy, do Izraela. One jeszcze przyjechały, zmokły, pogniły, ale dla nich to były święte. Te meble były do końca ich życia, bo to były polskie meble. Ja przypuszczam, że w Izraelu było dużo takich domów, a może nawet jeszcze są, gdzie są te polskie meble, gdzie tutaj już te meble zostały dawno wyrzucone, ale one im coś przypominały, w związku z tym one miały bardzo duże znaczenie emocjonalne. No więc wtedy było, ciężko było, dlatego że te wszystkie instancje administracyjne się strasznie panoszyły. Oni wiedzieli, że my jesteśmy bezbronni, że my musimy się na wszystko zgadzać. Jak się szło na cła, to przede wszystkim trzeba było dać w łapę, potem trzeba przyjść z wódką, potem oni ci ewentualnie pozwolili to wziąć, a tego ci nie pozwolili. Byli władcami i panami, a myśmy się denerwowali. Pamiętam, że jak mama wyjeżdżała, to zbili lustro, bo to dla nich było nic. Mama to bardzo przeżyła. Duże lustro miała kryształowe, które oczywiście wiozła do Izraela i to zostało przez tych celników, którzy tam pracowali, zbite. Bez przepraszam, bez odszkodowania, nic. I to było na każdym kroku. Jak ja wyjeżdżałam pół roku później, to w ogóle nie chcieli nam nic dać do odsylenia. Powiedzieli, że Janek dopiero skończył studia, a ja jestem studentką, w związku z tym nie, skąd moglibyście w ogóle mieć cokolwiek? Przecież nic nie zarabialiście. Dopiero jak Janek pokazał swój testament, taty testament, to troszeczkę zmiękli i mogliśmy wyjść telewizor, radio, dwa fotele, dywan. To nam pozwolono i książki. No ale on sam, Janek, nie chodził po... Janek miał bardzo semicki wygląd i on się bał. On się po prostu bał i on nigdzie nie chodził. Do żadnej administracyjnej roboty i instancji on nie chodził. Wszędzie mnie wysyłał. I ja wszędzie musiałam się uśmiechać. I się uśmiechałam. Przyjechaliście do Wiednia. Jaką rolę odgrywały organizacje? Sochnut to jest organizacja emigrancka, która ściąga Żydów do Izraela. Oni nas od razu na dworcu złapali i oczywiście jedziecie do Izraela. Mówimy, nie, że my nie chcemy jechać do Izraela. Jak to? Moi rodzice mieszkają w Izraelu, Janka mama i siostra mieszkają w Izraelu, no to w ogóle było nie do pomyślenia, że my, i to młodzi ludzie, wykształcony architekt, nam takich potrzeba. No, trochę było to ciężkie, bo oni nam postawili ślaban, nie mieliśmy żadnych pieniędzy, ale Hayas był in joint, to są inne żydowskie organizacje pomocy emigrantom i one się nami zajęły. Myśmy byli dosyć cyniczni, jadąc do Wiednia, bo w gruncie rzeczy mogliśmy pojechać bezpośrednio do Danii, jak większość zrobiła, ale doszliśmy do wniosku, że na koszt Hayasu sobie spędzimy 5 tygodni w Wiedniu. I w Wiedniu byliśmy 5 tygodni, wiedząc o tym, że jedziemy do Danii. I mieszkaliśmy w hotelu, jak był transport z Wiednia do Danii, to żeśmy samolotem przyjechali do Danii. No był to inny świat, no to dla każdego, to nie trzeba być Żydem, żeby widzieć różnicę między Polską a Zachodem, no. No był to wielkie przeżycie, no ale też
takie trochę deprymujące, bo nagle przyjeżdżasz bez języka w gruncie rzeczy, masz 5 dolarów w kieszeni i robisz się takim zerem, no całkowitym zerem tu w Polsce, gdzie mnie się wydawało, że wszystko jest dla mnie do załatwienia, gdzie można było popyskować, pokrzyczeć i nagle jestem na zachodzie i zabrali mi najważniejszą broń. Także uczucia były bardzo, bardzo mieszane. Jak organizowaliście to swoje migranckie życie? Gdzie? W Wiedniu czy w Danii? Nie, w Danii. No więc na kurs nas posłali. Język jest upiornie trudny. Znacznie trudniejszy niż szwedzki czy norweski, dlatego że on wychodzi z brzucha, ten język. Oni połowę sylab połykają i naprawdę czytać jeszcze można, ale mówić to są słowa, których ja do tej pory nie potrafię wymówić dobrze. I to są takie podstawowe słowa jak chleb. Także no tak jest i niestety dzieci ciągną, to jest tak z tą literą czy z tą literą, bo oni nie wiedzą, o czym ja mówię. No to chyba dosyć smutne, że po 45 latach na emigracji mieć problemy z wymawianiem pewnych wyrazów. Trzymaliście się jako emigranci w Danii marcowi razem? Nie. Znaczy my nie, bo ja taką miałam ideę, że my musimy być Duńczykami. W związku z tym bardzo szybko, ponieważ Janek miał szczęście, bo on jako już skończony architekt po 3 miesiącach dostał pracę i to jest akurat zawód, który można wykonywać, no powiedzmy sobie, z bardzo słabą znajomością języka. I on dostał pracę i od razu dobrze zarabiał. Tam to jest tak, stawki są, to jak jesteś prawnie w tym kraju, to ci płacą tyle, ile każdemu innemu Duńczykowi. Także to były dosyć duże pieniądze. I myśmy się, ja studiowałam i tak myśleliśmy, że my będziemy Duńczykami, w związku z tym było mnóstwo Duńczyków koło nas i tak myślałam. Tak myślałam, potem po 7 latach wyjechaliśmy 45 km od Kopenhagi. Jak ja skończyłam studia, Janek dostał pracę w Elsinorze. To jest takie miejsce. Magletowski zamek. Tak, to jest takie miejsce 45 km od Kopenhagi. Bardzo piękne, takie zabytkowe. Ja mieszkam sama w domu, który ma 400 lat. To prawda, kupiliśmy ruinę, ale została wyremontowana. I to jest rzeczywiście dom z 1600 któregoś tam roku. I takich domów jest dosyć dużo w Danii. W końcu nie mieli wojny od 800 lat, zaraz od 900. I myśmy się przenieśli na tę prowincję. No to tam w ogóle już nie mieliśmy kontaktu z Polakami. No a potem to tak, im się jest starszym, tym tak jakoś tak bardziej się wraca do tego. Po studiach zaczęłam rodzić dzieci, urodziłam ich 4. Mam najstarszego, który ma prawie 40 lat, najmłodsza ma 27 lat. Z chłopcami, chłopcy mówią bardzo dobrze po polsku. I ja nadal z dziećmi rozmawiam po polsku, ale już dziewczynki gorzej. Już ta najmłodsza to rozumie wszystko, ale nie bardzo mówi. Julka jak musi, to coś tam powie, ale też ma z tym problem, bo jak był tylko Jakub, mój najstarszy syn, to oczywiście tylko polski język był w domu. Potem jak przyszedł Szymon, o 1,5 roku starszy, młodszy od Kuby, to oni już między sobą mówili oczywiście po duńsku. Potem przyszły następne dzieci, też one mówiły między sobą po duńsku i tak pomału ten duński język jednak tak się wszedł w to nasze życie rodzinne. No ale ja jestem bardzo zadowolona i dzieci też. Chłopcy mi są bardzo wdzięczni za to, że znają polski. Ja z nimi piszę e-maile, to ja piszę konsultacje po polsku i oni mi odpisują po polsku. Bardzo śmiesznie, raz ze śmiesznymi błędami, ale zdecydowanie dobrze piszą i mówią po polsku. Jaki był twój na początku twojego życia emigracyjnego stosunek do Polski? Myślałaś o... Ja byłam obrażona na Polskę. Ja byłam obrażona na Polskę, ale strasznie za tą Polską tęskniłam i się tego bardzo wstydziłam.
bo nie wszyscy tęsknili za Polską. Byli tacy, którzy tak znienawidzili tę Polskę, że w ogóle nie chcieli o niej słyszeć. I ja się tego wstydziłam, bo jak byliśmy w towarzystwie właśnie polskim i takie były duże, bardzo, bardzo krytyczne rozmowy na temat Polski i polskiego antysemityzmu i polskiego ustroju i wszystkiego, co się z tym wiąże, no to ja nie mogłam powiedzieć, że ja tęsknię za tą Polską. Tym bardziej, że Janek nie tęsknił. I mnie było też wstyd przed Jankiem. I ja na przykład pamiętam, jak przychodziłam ze studiów, a Janek jeszcze pracował, to sobie radio nastawiałam i słuchałam na przykład Pochód pierwszomajowy. Słuchałam i się wzruszałam. No więc ta Polska była, czy się chciało, czy nie chciało, czy nas wyrzuciła, czy myśmy sami wyjechali, to wszystko jest bez znaczenia. Polska jest mi ważna i Polska... Przez pierwsze 20 lat ja nie miałam kontaktu z Polską. Ja dostałam obywatelstwo po 7 latach i myślałam oczywiście, że od razu mam otwartą drogę do Polski. Duńskie obywatelstwo. Myśmy byli bezpaństwowcami, bo to było warunkiem naszego wyjazdu, żeśmy musieli podpisać, że nie jesteśmy więcej obywatelami polskimi. Czyli myśmy byli bezpaństwowcami, dlatego dostaliśmy wcześniej obywatelstwo, trochę w innym trybie. I pamiętam, jak napisałam właśnie, złożyłam o wizę do Polski, to mi odpisali, że oni sobie nie życzą mnie w Polsce. No i tak to było przez 2-3 razy. W końcu napisałam do nich bardzo piękny list, że chcę pokazać swoim dzieciom, tam, gdzie tworzył polski pisarz Stanisław Jerzy Lec, ulice, po których chodził, taki bardzo patetyczny list napisałam i dostałam wizę. No i byłam parę razy, ale to było jeszcze przed 89 roku, także to było na zasadzie takiego sentymentu, ale nadal mnie Polska nie obchodziła jako taka. Ludzie tak, ci znajomi, z którymi miałam kontakt, ale nie Polska, jej problemy, byłam od tego z daleka. I właściwie tak to się zaczęło w 89 roku, takie jakieś otwarcie na kontakty z Polską. I one trwają do dziś, one są, im jestem starsza, tym one są bardziej mocne. Nawet kupiłam mieszkanie w Warszawie. Nigdy bym do głowy, Boże, gdyby moi rodzice wiedzieli, że ja kupiłam mieszkanie w Warszawie. No ale sytuacja się zmieniła, polityka się zmieniła, ludzie może trochę się zmienili, trochę nie, no ale no właśnie. Jestem tutaj. Wracasz dosyć często. Wracam i lubię. Jesteś także pod pomnikiem bohaterów. Jestem, mam takie... Jak właśnie, teraz na to patrzysz? No patrzę tak, jak zawsze patrzyłam. No, jest to pamięć, która jest dla nas bardzo ważna. To jest jeden z tych mianowników naszego żydostwa. Także jak długo będę mogła jeździć, a jeżdżę, no powiedzmy sobie, od chwili, kiedy już dzieci tak na tyle podrosły, że mogłam je zostawić z Jankiem same w domu, to przyjeżdżam tutaj. I teraz właśnie tak to zawsze jestem właśnie w kwietniu. I świetnie, i to jest zresztą tak pomyślane, że ten festiwal jest w relacji do getta, ponieważ dużo ludzi z zagranicy przyjeżdża, bo takich festiwali nie ma na całym świecie, jak ten festiwal tu w Warszawie. No ale to też nie dziwota, dlatego że tu są największe relacje między Polakami i Żydami. Wielu z was, emigrantów marcowych, wróciło na stałe, wraca, tak jak ty. Bardzo ja często. Ja nie wracam. Wraca od czasu do czasu. Bywa. Tak, może źle powiedziałam. Albo też wracają. To są tacy, co wracają. Tak. No właśnie, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Wróciło. Wróciło, bo chciało. To jest ich osobista sprawa i nie nam to oceniać. Jak twoje dzieci podchodzą do religii, tradycji, kultury żydowskiej? Tak jak ja. Czyli w ogóle. Znaczy? Ale to jest bez znaczenia, dlatego że jest fajnie. Ale czy ją znają? Czy znają, czytają, interesują się, filmy, książki oczywiście, ale to jest wszystko bez większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że jest państwo Izrael. I to jest ten główny klej, który klei nas wszystkich polskich Żydów.
Ja jeździłam przez 30 lat co roku do Izraela, do moich rodziców, bo im się to należało, żeby tych wnuków chociaż mieli te kilka tygodni na rok. Więc oni mieli bardzo bliski, serdeczny stosunek do Izraela i to zostało. To zostało, teraz rodziców już nie ma, oni nadal nie, teraz jest moja córka na tydzień pojechała z dzieckiem i mężem do Izraela, także ten Izrael jest bardzo, bardzo bliski im. I to im wystarczy, a poza tym to, co jest takie ważne dla naszej Polski, dla naszego polskiego żydostwa, to jest to, że my właściwie wszystko się, my mamy z sobą kontakt. Nas wyjechało wtedy w marcu 15 tysięcy, niektórzy mówią więcej, niektórzy mniej, dużo. I myśmy przecież jeździli na te kolonie, myśmy się znali, myśmy się co roku spotykali z różnych miast, ale na koloniach przez ten miesiąc byliśmy razem i to się nagle urwało w 60. jeszcze chyba w 68 roku jeszcze jakaś kolonia była, ale w 69 roku już wszystko się urwało, skończyło. I tak się marzyło po niektórym, zwłaszcza tym trochę starszym, żeby zorganizować zlot kolonistów. Taki był pierwszy projekt spotkania naszej emigracji, naszego pokolenia. To się potem przerodziło w zlot Żydów polskich. I oczywiście to się miało odbyć. Były różne propozycje, ale jednak Izrael był, nawet ktoś tam zaproponował Polskę, co w ogóle nie wchodziło w rachubę. Ale ten Izrael był chyba takim miejscem najlepszym na tego typu spotkania. I na pierwszym spotkaniu, które się odbyło 25 lat temu w Aszkelonie, przyjechało około 2000 ludzi z całego świata. I to było nieprawdopodobne spotkanie, bo ludzie się nie widzieli 20 lat, nie wiedzieli o sobie nic. Myśmy najpierw zaczęli szukać adresów, to była żmudna praca, dlatego że jeszcze nie było internetu. I przez znajomych każdy podawał jednego, drugiego, się taką długą listę robiło, wysyłało się informacje, że robimy zlot, trzeba było to zorganizować w Izraelu, musieli nam zaufać w hotelu, że my płacimy, że przyjedziemy i tak dalej. Ten pierwszy raz był bardzo trudny logistycznie, a potem to już poszło tak, najpierw były te spotkania co 5 lat, potem bardzo szybko z tych 5 lat zrezygnowaliśmy, bo czas za szybko leci i teraz się spotykamy co 3 lata. I teraz jest za 3 tygodnie, 25 maja jest właśnie zjazd w Aszkelonie, gdzie już tak dużo ludzi nie ma, ale nadal dużo jest chętnych. A chcę tu powiedzieć o naszych dzieciach, które są takie już zupełnie, ani to Duńczycy, ani to Żydzi, ani to Polacy, nic takie, nie wiadomo kto i co. Oni zrozumieli właśnie na takim spotkaniu, jak było w Aszkelonie, że coś jednak jest wspólnego między tymi wszystkimi dziećmi z różnych państw, ale jest jakiś wspólny mianownik. Bardzo śmieszny, to jest, mianownikiem jest to, że w domu się je bigos, że mówi, śpiewa się jakieś dziwne piosenki rosyjsko-żydowskie, polskie, gdzie wszyscy rodzice, którzy przyjeżdżają, są bardzo ciepli i tacy rodzinni dla całej tej społeczności tych dzieci. Najważniejsze, te dzieci zobaczyły, my nie jesteśmy same. My mamy olbrzymią grupę na całym świecie podobnych do nas młodych ludzi. I oni utrzymują z sobą kontakty od tych Aszkelonów. Oni się to już 20 lat temu, już moje dzieci ze mną nie jeżdżą do Aszkelonu, ale te kontakty, które one zdobyły w trakcie tych pierwszych lat, jak oni byli dziećmi, 16-latkami, do 18 roku oni jeździli ze mną, te kontakty, które oni mają, one są niebywale silne. I to z racji tej, że oni wiedzą, że rodzice się znają, że jesteśmy z tych samych stron, że nasza historia jest taka sama. I to jest bardzo ważne, że one nie są same. A propos piosenek, to miałam okazję doświadczyć na jednym z przyjęć, które było, nie wiem, czy to nie były urodziny twojego brata. Nie pamiętam. Śpiewaliście głęboką studzienkę, jak tak. To możesz skomentować. Bardzo się
dziwnie czułam wtedy, że się przyjemnie. Ale tak. Słuchaj, no my znamy mnóstwo polskich piosenek. Ja pamiętam, jak to Rajska przyjechała, no ona była zachwycona. No, śpiewaliśmy piosenki, przypuszczam, że znamy więcej piosenek polskich niż niejedna grupa tutaj w Polsce. Ale to jest nostalgia. No, możliwe, że gdybyśmy byli tutaj nigdy nie wyjechawszy, to byśmy nie śpiewali tych piosenek, no ale to jest nasze dzieciństwo, nasza młodość. A chciałam cię jeszcze zapytać o rzecz następującą, może nie związaną bezpośrednio z twoim życiorysem, ale co sądzisz o wycieczkach izraelskiej młodzieży, która przyjeżdża do Polski i w zasadzie pokazuje jej się tylko szlak męczeństwa Żydów, to znaczy Oświęcim, Treblinkę, getto. W tej chwili dopiero Yad Vashem próbuje zmieniać tą opcję edukacji. Co ty o tym sądzisz? Ale to jest jakaś konsekwencja tej polityki, która była przez wiele lat w Izraelu, bo teraz to się zmieniło, ale Polski jako kraju się nienawidziło w Izraelu. I to był taki paradoks, że ludzie mówili po polsku, ale to jest niestety ten problem sąsiadów. I ja to często, jak ja w Izraelu mówiłam, że jeżdżę do Polski, to oni się na mnie tak z oburzeniem patrzyli, jak ty możesz tam jeździć. To ja się ich pytam, a na narty jeździsz do Austrii? A tak. Ja mówię, no przepraszam cię bardzo, jest jednak duża różnica między Austrią a Polską i kto zaczął wojnę i jak ta wojna się odbiła na życiu Żydów. No i wtedy jest taka konsternacja, bo tak naprawdę to chodzi o to, że to jest ten problem, który jeszcze nie został zakończony. Najpierw ta dyskusja jeszcze trwa i tego pojednania do końca nie ma. Ale to, co było takie najbardziej bolesne, to było to, że to właśnie kolega z klasy albo sąsiad. Ja teraz byłam, trzy miesiące temu byłam na nadaniu medali Sprawiedliwych Wśród Narodów dwóm rodzinom, które ratowały rodzinę mego ojca i mego ojca. To się odbyło w Siedlcach, skąd mój ojciec pochodzi. I to było nieprawdopodobne, bo myśmy nigdy nie podali, ojciec nigdy nie podał tych dwóch rodzin do drzewka czy do medalu, dlatego że te dwie rodziny sobie tego nie życzyły, po prostu, że my nie chcemy. A dlaczego oni nie chcieli, to można się domyślić i na pewno mieli swoje powody. I tak jak ja powtarzam to, co powiedziałam wtedy na tej ceremonii, że ten wyczyn tych dwóch rodzin był heroiczny, bo oni się nie tylko bali Niemców, ale oni się bali sąsiadów i oni o tym wyraźnie mówią i dlatego po wojnie nie chcieli w ogóle, żeby ktoś o tym wiedział i się okazało, już oni nie żyją, ale nie mieli dzieci, w związku z tym przyszedł jakaś bratanica, siostrzeniec, bardzo byli dumni, bardzo dobrze, ale oni nigdy o tym nie mówili, myśmy nawet nie wiedzieli o tym i to można bardzo różnie interpretować. I na początku, jak się dowiedziałam, że przyjadą jakaś tam rodzina, to ja byłam tak oburzona. Mówię, co oni teraz piją tę śmietankę? Oni w tym nie uczestniczyli. A potem mówię, nie, bardzo dobrze. Oni przyjeżdżają, oni z sobą przywożą całe rodziny, dzieci. Oni byli tak dumni z tego. Oni mieli łzy w oczach, jak dostawali te medale. I to też jest jeden z tej drogi do pojednania. Także to było bardzo udane spotkanie. Prezydent Siedlec stanął na wysokości zadania. Było bardzo wzruszające spotkanie. A w jaki sposób do tego doszło? Myśmy przecież właśnie, tak jak mówię, nigdy nie podali ich, ale teraz Yad Vashem wyszukuje we wszystkich archiwach, we wszystkich dokumentach, gdzie jest opisane przeżycie, jak Żydzi przeżyli okupację. I wiadomo, że żaden Żyd nie przeżyłby w Polsce tutaj, gdyby nie miał pomocy Polaków. To się nie wątpi. I mój ojciec w 80-tych latach
napisał takie wspomnienia, taki zeszyt historyczny do Żichu. I tam właśnie bardzo zimno, tak surowo, bez wielkich emocji opisuje całe swoje 5 lat pobytów tutaj w okolicach Warszawy. I tam są wymieniane nazwiska, oczywiście. I przez te nazwiska oni doszli do tych rodzin tutaj w Polsce i doszli też do rodziny w Anglii. Lekarza, który zrobił ojcu taką prowizoryczną operację na pletkach, co też było ryzykiem i zrobił i nie wziął za to pieniędzy i pomógł mu i tak dalej. I to też ojciec opisuje w tych wspomnieniach. Oni znaleźli syna tego lekarza. Syn nic nie wiedział o tym, co ojciec robił w czasie wojny, a ten syn mieszka teraz w Anglii, w związku z tym też taka ceremonia była przeprowadzona w Londynie, żeby nadać ten medal temu synowi w Londynie. Proszę Państwa, mija godzina i ja proponuję, żeby Państwu oddać głos. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jakie Państwo pytania chcielibyście zadać? Pytania na temat. Pani, proszę bardzo. Na temat Danii. Czy jak starsze osoby, 40-50-letni jechały do Danii, to łatwo tam się aklimatyzowały i dużo starych, czy trudniej? Czy przyjechała raczej młodzież? To nie, jest przyjechało tak. Dużo starych, na pewno nie byłoby im łatwo, ale dostali pomoc. Tak, ale czy kierowani byli do pracy, jakie zawody były preferowane? Były takie zawody bibliotekach, jak gdzie tam, gdzie mogli, to upychali. Ale raczej w kierunku inteligencji, nie, tak, nie fizycznie. Tak, ale tak jak pani, ekonomicznie nikt nie został pominięty. Tak, a teraz jak pani, jak pojechała taka początkująca studentka, czy mogła iść na studia w tym kierunku, jaki była bez, w Polsce, tak, bez problemu. Czy mogła pani wybierać inny, czy mogłam wybierać i źle wybrałam, ale dlatego, bo wydawało mi się, że powinnam kontynuować, w końcu zaczęłam od początku, można było studiować coś. Także nie państwo bym się kierowała na poszczególne specjalności? Nie, nie. Dużo, bardzo dużo ludzi poszło na medycynę i na stomatologię. A teraz mi chodzi o emigrację teraz, lata 90. z Rosji, z Ukrainy. Czy też jechali do Danii, czy raczej... Jest, też jest trochę Żydów. Mówi pan o żydowskiej emigracji. Tak. Jest trochę, przyjechała do Danii, ale nie mieli takiej pomocy jak my. A nie, to nie. Czyli raczej jechali do znajomych, do rodzin, tak, a nie państwo. Ale nie było takiego programu jak z nami. Tak. Oni za to bardzo dużo przyjęli Arabów. W Danii jest 400 tysięcy Arabów. Ale to także było, im wystarczą ci Arabowie. Ta emigracja z Afryki to była już właśnie 70 lat, czy to właśnie późniejsza? To późniejsza. I Somalii, ta emigracja tych Żydów z Polski. Palestyńczyków jest bardzo dużo. Tak, ale to było później, a wcześniej... Nie tak później, bo to już po wojnie sześciodniowej to się zaczęło. Nie, ale nie chodzi, czy ta emigracja z Afryki, ta arabska, była jeszcze przed 68 rokiem później. Nie, przed 68 rokiem, jak myśmy przyjechali, to było bardzo mało imigrantów, dlatego myśmy przecierali te szlaki, dlatego że przedtem nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się chciał uczyć duńskiego języka. I nagle my się chcemy uczyć tego duńskiego języka, to oni to wyczuli, Duńczycy, jako, bo oni coś od nas chcą. Także, ale to jest prywatnie, ale program był bardzo pro emigracyjny dla nas. A nastawienie tych rodowitych Duńczyków w stosunku do teraz do tej już emigracji, już tak jak pani dzieci czy wnuki? Uważam, że na pewno na tym wygrała nasze dzieci. Myśmy zapłacili cenę emigracji, ale to jest wszędzie, to jest to pierwsze pokolenie emigracyjne. Natomiast nasze dzieci wygrały w 100% i nawet ja jestem gotowa twierdzić, że przez to, że to są nieduże kraje, czy Szwecja, czy Dania, bo to niewielka różnica, ta konkurencja jest mniejsza. Oni są już urodzeni w Danii, oni znają język, oni są po studiach duńskich. Oni są, jak są, mogą być Duńczykami. Ale to jest ich wybór. Na przykład ja nie jestem taka pewna, czy moje dzieci, zwłaszcza chłopcy, znaczy jeden z moich synów mieszka od już 12 lat w Londynie, ale czy on tak powiedział, jestem Duńczykiem. Ja mam na przykład taki problem. Jak ja jechałam samochodem po Europie i na samochodzie było napisane DK.
i jechały samochody i trąbiły duńskie samochody, no my Duńczycy. Ja miałam zawsze takie poczucie oszustwa. Oni myślą, że ja jestem Dunka, czy ja nie jestem Dunka. Także do końca nie byłam tą Dunką i nie jestem. Natomiast wiem z tych właśnie spotkań też w Aszkelonie, jak na przykład nasza emigracja w Ameryce jest zupełnie inna. Oni są Amerykanie, już nie mówiąc o Izraelu. Także myśmy na pewno, tam mnie się wydaje, że myśmy zapłacili na pewno jakąś cenę za te małe państwa nieemigracyjne. Ja gdybym miała jechać drugi raz na emigrację, ja bym do Danii nie pojechała. I to nie dlatego, że ja winię Danię za to. Po prostu to są małe państwa, teraz już się dużo zmieniło od tych czasów. Jak myśmy przyjechali, oni w ogóle nie wiedzieli, co to jest emigrant. Oni nas nie to, że nie chcieli rozumieć, ale nas po prostu nie rozumieli. Nie mieli tej wyobraźni. Polak, ja pamiętam, jak przyjeżdżali jacyś obcokrajowcy do Polski, Polak źle, obcokrajowiec źle mówił po polsku, ale tam się, coś tam się łapało i Polak wszystko zrobił, żeby go zrozumieć. A Duńczycy wszystko zrobią, żeby się nie zrozumieć. Dania nie miała Polonii. No nic, o to chodzi. O to mieli Grenlandię, ale to też się źle skończyło. Dokładnie, oni nie mieli żadnej tradycji obcokrajowców. Teraz to się zmieniło. Teraz zaczynają już z szacunkiem do emigrantów, bo nas jest za dużo. Ale no chyba, no do obcych zawsze jest niechęć, no. Zabierasz im kawałek ich tortu. Tym bardziej, że rzeczywiście było bogactwo w Danii, jak myśmy przyjechali. To nie jest to samo teraz, co było 45 lat temu. Proszę Państwa, bardzo proszę. Ciekawi mnie, czy Duńczycy mieli swoich Żydów i w czasie okupacji, co się z nimi stało? No mieli, no to jest ich największa duma. Największa duma Duńczyków jest to, że oni uratowali 7 tysięcy Żydów. Uratowali, na czym to polegało? Rzeczywiście, jak, bo długo Żydzi mogli być w Danii i ich nie ruszano. Ich nie ruszano dlatego, że Dania była spichlerzem wojsk niemieckich i nie chcieli drażnić Duńczyków, bo nie mieliby dostaw jedzenia. Ale w pewnym momencie było powiedziane, że wywożą Żydów do Terezina, jak to jest po polsku? Terezina. I wtedy to nie państwo, ale ruch oporu i komuniści duńscy zorganizowali przejazd, przepłynęli przez cieśninę do mikrofonu. Szwecji. Szwecja była państwem neutralnym. A, mikrofon. Szwecja była krajem neutralnym i mogli tam dojechać. To kosztowało dużo pieniędzy, Żydzi płacili za to. To wtedy bardzo dużo zarobili ci wszyscy skutrami i łodziami, przewożąc tych Żydów, ale wszystkich przewieziono i ci, którzy nie mieli pieniędzy, to inni Żydzi za nich zapłacili. Bardzo niewielka grupa Żydów duńskich dostała się do Terezina. I to jest znane, o czym się co prawda z tego się zrobiło mit, że ponoć król wyszedł z gwiazdą Dawida na dowód Solidarności. Jest to nieprawdą, ale faktycznie pomoc była o tyle, że wszyscy wyjechali, nikt nie został zabity czy okradziony. Mało tego, mieszkania, które zostawili Żydzi, były przez cały czas płacone przez państwo czynsze. Mieszkania zostały wszystkie zaplombowane, nie było szabru, wrócili do tych, nikt ich stamtąd nie wyrzucił. Wrócili do tych samych mieszkań, które zostawili wiele lat przedtem. Taka jest historia Żydów duńskich. Oni rzeczywiście, ponieważ nigdy nie było mniejszości żydowskiej, tak jak w Polsce, ci Żydzi byli traktowani absolutnie jak Duńczycy. Dla Duńczyków. Oni im pomogli, była sytuacja taka niebezpieczna dla nich, to jeździli, przewozili, pomagali. To nie było
państwowe, a powinno być, bo jednak to byli obywatele duńscy, ale pomoc była. Z prywatnych ludzi, od prywatnych ludzi. Biedoty żydowskiej nie było. Była bardzo duża. Była, przyjechała emigracja z 1905 roku, żydowska emigracja z Rosji. I to była bardzo duża bieda. A co z nimi się stało? Słucham? A co się z nimi stało? Wszyscy przeżyli w Szwecji. Proszę Państwa, kto jeszcze z Państwa chce zadać pytanie? Proszę bardzo. Jedno trochę na temat jedzenia. No bo Pani jest z rodziny mieszanej. Wspomniała Pani o bigosie. Jest to taka tradycyjna polska potrawa, ale ja jadłem bigos tak zwany wegetariański, gdzie wieprzowiny nie ma. Jest też smaczny. Ale na ogół polski bigos jest wieprzowiną. Jak to wyglądało właśnie w środowisku mieszanym? Ale to w ogóle nie było, bo w czysto żydowskich rodzinach jadło się wieprzowinę po wojnie. No po wojnie w ogóle, znaczy oczywiście tam właśnie w Legnicy, czy w Dzierżoniowie, czy gdzieś, były jeszcze takie rodziny, no to tam pilnowali tego, to nie jedli bigosu, to jedli kwaszoną kapustę, ale normalnie ja nie znałam ani jednej rodziny w Warszawie, która by prowadziła koszerną kuchnię. Także to, gdzie było, obydwoje z rodziców było Żydami. Także po wojnie w gruncie rzeczy, tu zwłaszcza w Warszawie, no te tradycje zostały zatrzymane. Po wojnie przecież chłopców nie obrzezano. Ja to rozumiem. Mój tata jak się powiedział, zastrzegł się, że dzieci nie wolno obrzezać. Bo to był stempel na całe życie, no to za to się płaciło życie. I ta wojna nauczyła, żeby tego nie robić. Ale już nasze pokolenie, znowu mój syn obrzezał swojego syna. No, jego sprawa. Ale na pewno tego nie było to pierwsze i drugie pokolenie po wojnie. No i były temu powody. Także po wojnie już te tradycje, bo ci bardziej tradycyjni Żydzi poszli z gazem. Przecież kto przeżył? Przeżyli młodzi, nie religijni, trochę komunizujący, którzy znali świetnie język polski, czyli byli zasymilowani. Oni przeżyli, reszta poszła górą. I oni mogli w związku z tym, no łatwiej im było się przystosować do nowego systemu, i asymilować w społeczeństwie polskim. Drugie pytanie, bardziej polityczne. No bo emigracja była wymuszona. Wymuszona, pan powiedział? Wymuszona w 68 roku. Tak. Chociaż wcześniej pewne grupy z własnej woli wjeżdżały Żydów, zwłaszcza tych, które w ramach Armii Polskiej Beringa, albo za Armią Beringa Żydów rosyjskich tam z tamtych terenów tu się przybywały, z myślą, żeby jechać dalej, a tutaj przystanek tylko taki przejściowy. Ale chodzi mi o to, jak właśnie ta przymusowa migracja polska, Żydów polskich, mieszanych z tego, w końcu traktuje tą sytuację, czy mają pretensje do Polski Ludowej jako takiej, czy jednak widzą, że to była akcja zorganizowana, najpierw wykorzystywanie niektórych komunizujących przez Stalina Żydów, a potem jednak już po śmierci Stalina jednak ta akcja w 68 roku też była z inicjatywy przy pozostałym Moszara, ale inicjatywy Rosji, Moskwy. No tak, ale nie oszukujmy się, polityka polityką, ale było przyzwolenie społeczeństwa. I to jest, nie można całej winy zrzucić tylko na komunizm i na PRL. Było przyzwolenie i dużo ludzi przeżyło bardzo przykre wtedy sytuacje. No ale no to było. No to ja pamiętam, jak ja przyjechałam i mówiłam po polsku i ktoś do mnie powiedział, jak to fantastycznie, że ty mówisz po polsku z dziećmi. Ja mówię, ja się nie obraziłam na polski język. Bo byli też tacy, którzy konsekwentnie z dziećmi po duńsku rozmawiają i ojciec i matka z Polski, a dzieci nie mają pojęcia o Polsce, bo oni się obrazili. Głupota, no. Więc na tej samej zasadzie mogłoby mi być przykro, byli ludzie, którzy się nie sprawdzili, było to przyzwolenie, bo było. No ale, bo wyjechali już ludzie naprawdę, to już była ta ostatnia emigracja, byli przecież ludzie, którzy w 57 roku była ta emigracja gomułkowska.
która jest w Izraelu. To byli jeszcze ci ostatni, którzy nie czuli się do końca Polakami, którzy nie chcieli, chcieli opuścić Polskę z różnych powodów. Ale ci ostatni, którzy już zostali, nasi rodzice, to już było raczej pokolenie, zwłaszcza w Warszawie, bo prowincja inaczej mówi. Prowincja często mówi, myśmy na walizkach siedzieli, myśmy wiedzieli, że my wyjedziemy, wcześniej czy później my wyjedziemy, ale Warszawa nie chciała wyjeżdżać. Oczywiście, że ja wiem i to się mówi, Żydzi znowu im się udało, wykorzystali, wyjechali. Było dużo takich, nie jeden Polak chciał wtedy wyjechać. Ja to rozumiem, tylko że świadomość, że wyjeżdżasz i że nigdy do tej Polski nie wrócisz i masz zamknięte wszystko, to było najbardziej bolesne. Gdybyśmy wtedy wiedzieli, że my wrócimy za 10-20 lat, to nasz wyjazd byłby inny. To by się tak nie tęskniło za tą Polską. Bo pierwsze najgorsze, dla mnie najgorsze były te pierwsze 5 lat tej tęsknoty. Potem ona jest coraz mniejsza. Wspominała Pani, że po przyjeździe do Danii nie znała Pani języka i że takie towarzyszyło Pani poczucie bycia nikim, bycia zerem. I chciałam zapytać może tak mocno osobiście, co było Pani siłą? Jakby co Panią motywowało, co dało Pani siłę? Nie wiem, czy było coś moją siłą. Wcale nie jestem tego pewna, czy było cokolwiek moją siłą. No, trzeba było żyć, trzeba było przeżyć, trzeba było coś robić. Ja nie myślę, że byłam tą jedną z tych silnych. No ale było się w pewnym systemie. Poza tym myśmy byli wychowani, że to trzeba studiować, no to było najgłupsze, co zrobiłam. Trzeba było skończyć jakąś szkołę pielęgniarską i pójść do pracy. A to takie straszne ambicje, bo my od razu, ja po 3 miesiącach poszłam na studia, to przecież trzeba być nienormalnym. I przez to te studia były takie ciężkie. Ja mówię, gdybym ja się tyle uczyła w Polsce, ile ja się uczyłam w Danii, tam była najlepszą studentką na całym SGGW. Więc to nie jest to, że to jakaś była siła, ale to był mus, no, nie było powrotu, nie było gdzie, trzeba było sobie radzić. I wszyscy sobie jakoś poradzili, to w ogóle, bo nie rzecz biorąc, nasza emigracja sobie dobrze dała radę. Dobrze dała, bo prawie 100% młodzieży poszło studiować. Ja chciałem jeszcze zapytać, czy były jakieś represje w stosunku do Duńczyków za pomaganie ewentualnie właśnie Żydom? Nie. Żadne. Nie. Wręcz przeciwnie. Oni potem już to... Ale Niemcy czy nie represjonowali? A nie, to nie, nie. Nie było dlatego, że to było w tajemnicy zrobione i to było... Nie było, nie, nigdy ci nie złapali. Jakieś tam parę łodzi było złapanych, ale nie, to nie było jakieś takie nagminne. Więc jak się to... Jak się to... No może i tak? Oni się z Duńczykami inaczej... Do tego, jak Polacy pomagali Żydom i całe rodziny za to ginęły, więc... W tym kontekście pytam, czy jakiekolwiek represje w stosunku do Duńczyków za pomoc Żydom były stosowane? Nie było, to było zawsze podzielone. Właśnie. Natomiast Duńczycy niestety byli wszyscy wiedzący. Tak, o to chodzi, nie było tego, nie było, była stuprocentowa pomoc. A poza tym im tam zależało na tym, jak Pani mówiła, żeby nie psuć stosunków tych gospodarczych. No a poza tym to byli Arijczycy, Duńczycy byli jednak, większą atencją się zwracało do Duńczyków niż do Polaków, więc to też z tego wynikało, że te represje były mniejsze. I jeszcze chciałem takie bardziej osobiste pytanie. Bo wiem, że Pani to ogrodnictwo studiowała na SGGW, a czym się skończyła ta kariera? Ja architekturę terenów zielonych skończyłam. Aha, czyli coś powiedziałam. Dokładnie, to jest tylko taki dział w ogrodnictwie i to był jeden z powodów, dla których myśmy pojechali do Danii, to też jeden był, że Janek był architektem, wtedy był bardzo znany architekt światowej sławy, Arne Jacobsen, gdzie wszyscy marzyli, żeby u niego pracować, Janek też, natomiast na SGGW bardzo często się powoływali w wykładach na rolnictwo duńskie. No więc wydawało mi się, że to jest to miejsce, gdzie ja powinienem studiować w Królewskiej Szkole Rolniczej w Kopenhadze.
ale to się okazało błędem. No, to nie ważne. Za to mam czworo dzieci. Czy jeszcze Państwo chcecie zadać jakieś pytania? Ja chciałbym. Proszę. Ja chciałem Pani zadać pytanie jako świadkowie historii, jako że Pani tam w stronach duńskich była. I chodzi mi o to, o nastawienie Duńczyków i w ogóle, bo była zimna wojna przecież, przypomnijmy sobie, było KGB, CIA, a zwłaszcza ten lata 60., początek, no strasznie to było, kryzys kubański, wszyscy teraz przypominają sobie na kronikach filmowych, zwłaszcza dzieci, maturę jak robią, no to wspominają tą zimną wojnę. A skoro Pani była w Danii, to chciałem zapytać, czy nastawienie do Polski, no była wolna Europa, czy żeście słuchali wolnej Europy po polsku? W Danii? Tak, no w całej Europie, bo wolnej Europy się słuchało. Nie, bo myśmy mieli już radio duńskie. Rozumiem, rozumiem, ale nie było potrzeby. Jan Nowak Jeziorański tam właśnie wszystkich Polaków, którzy polski język właśnie uczyli się z radia Wolna Europa. I drugi, jak jest rok 80. Czy panią został rok 80. w Danii, tak? I te półtora roku tej solidarności, czy zmieniło z perspektywy Danii? Bo w każdym kraju było inaczej. Właśnie jak się Duńczycy zachowywali, jak tu jestem w Gdańsku, te porozumienie, prawda? I potem jest stan wojenny. Jak no, sympatia do Polaków się zmieniała? Bo Zagierka to Zagierka, no tam Francuzi go kochali. Natomiast z perspektywy Danii, jak się zmieniało tę solidarność i potem stan wojenny? To się trochę zmieniało, ale tak naprawdę Duńczyków to już w ogóle nie interesowało. Taka jest prawda. To znaczy cała ta transformacja i czasy solidarności. Oni jakbyśmy przyjechali, to oni nas traktowali, jakby to w Polsce chodziły po ulicach białe niedźwiedzie. To dla nich było tak obce i tak nieznane i ich to nie interesowało specjalnie. Nic się nie zmieniło. No teraz jest. Tak, ale no to się zmieniło, no teraz powiedzmy no po tej transformacji, to jest już inna historia. Wtedy też była transformacja, ale, 80. Ale to jeszcze, to ona nie dotyczyła Duńczyków. Proszę Państwa, patrzę na zegarek, Aniu. Proszę Państwa, rozmawiamy. O paszport? A to był, ja byłam w stanie wojennym w Polsce. No właśnie. Kiedy był ocet tylko na półkach. To tym bardziej mnie upewniło, że dobrze zrobiłam, że wyjechałam z Polski. Nie, ale chodzi o odmowy. Tak. To były właśnie w latach 70. czy jeszcze w latach 80. W 70. A w 80. Ja pierwszy raz pojechałam chyba w roku 80. do Polski. Czyli Jan Rzeski potem tak? To na zagranicy. Tak. Ale na przykład to jest też istotne. Był taki moment, Zagierka, kiedy zniesiono wizy do Szwecji. No i była wielka euforia, bo można było jeździć tym z powrotem. No to ta nasza emigracja, ci stęsknieni Żydzi rzucili się na Polskę i wszystkich zatrzymali na granicy. Nikogo nie przepuścili i wtedy zrobiła się afera, ponieważ nie może być tak, że jest bezwizowy wjazd do państwa, ale jednym się daje, drugim nie. Wtedy Szwecja protestowała i wprowadzono wizy ponownie. A jak pani wspomina Pewec jako, bo wszyscy wspominamy Pewec. No bardzo dobrze wspominam Pewec. Komu to przeszkadzało? Ale... Duńczycy przyjeżdżali do Pewec. Ale oni nie musieli przyjeżdżać do Peweksu. Oni przyjeżdżali na skrobanki do Polski, ale nie na do Peweksu na zakup. Nie, no wszystko było w Danii. Wszystko absolutnie. Wtedy, kiedy ja przyjechałam, niczego nie brakowało. Proszę Państwa, kończy się nasze spotkanie. Aniu, co chciałabyś powiedzieć Państwu na zakończenie? To bym chciała powiedzieć, że mamy 400 tysięcy Arabów, muslimów w Danii i paradoksem będzie, jak jeszcze wszyscy będziemy uciekać do Polski przed antysemityzmem, bo to jest antysjonizm, antysemityzm, nazwij jak to chcesz, ale jest. I ja, mając gwiazdę Dawida, bardziej się boję chodzić z gwiazdą Dawida w Danii w tej chwili niż w Polsce.
dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękujemy.